Dzień dobry. Słyszycie to, co ja? To są skutki ostatnich nawałnic tu. Tak się ładnie połamało, widzicie? A to są skutki poprzednich nawałnic. Tu i tu. Ale ptaki śpiewają. Patrzcie, ile jest. Nie wiem, czy ja to palcem dobrze pokazuję. Tu wszędzie są nory. Wychucholi, orek, bobrów i innych nutri. Ale tu jest fajnie. To jest oczywiście starorzecze. Cisza i śpiew ptaków. Super. A tymczasem borem lasem. Ja ze sprzętem ciężkim wybieram się na kopanie. Wiadomo. Tylko stała się rzecz straszna, bo nie wiem, gdzie jest moja kopaczka. I mam nadzieję, że jest tam, gdzie myślę, że jest. Sprawdźmy to. Nawet wyobraźcie sobie, nikt nie ukradł mojego worka ze szkłem. Co za naród, fantastyczny. Jest, czekała na mnie tutaj. Tyle dni. Ależ ci za to dziękuję. Bez ciebie kopanie nie miałoby sensu. Towarzyszysz mi od samego początku. Pięknie, dziękuję. Patrzcie na to. Co tu leży? Jamnik. Pamiętacie? Takie magnetofony. Na pewno pamiętacie. Ja taki kupiłem. Rodzice mi kupili w 1989 roku. Nazywał się International. Pięknie. Wspomnień czar. Kasety. Elegancko. Pójdziesz na przeokropie. O, jakaś butla. No patrzcie, taka sama. 1841. No i co, kolejny kwietnik? No może i to jest pomysł. No, sprawdzimy. Ohohoho, ale ruo, no to jest piękne. A patrzcie, co tutaj jest. Widzicie to? Czy wy to widzicie? Tu, o, flamingóweczka, tyskie ponad wszystkie. Rasowa flamingowa. I standardowo, pozdro Artur, przyjacielu. I już jakiś surowiec do huty wróci. Elegancko. Taka fajna blaszeczka. Nie wiem, czy to widać. A czyżby znowu taka sama butla? Jak wy to widzicie? No, tu jakiś, kurde, smakosz tego trunku musiał mieszkać. Jeszcze jedna. No nie to, żebym się nie cieszył, bo super są te butle. O, he. Krem do golenia polena. Nie no, tego to wszyscy znają, nie? Pewnie, że tak. Tam jest kolejna flamingówka. O, to jest co? Herbapol Lublin. Tu jest kolejna. Wyśnęła! I znowu tyskie ponad wszystkie. A to co? Nie wiem, co to było, ale było ze szkła. O, ho, 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 ho. Uchwyt odrynny. Kawał złomu. Opa, wyszło. A to co? O, Tatra Pils. A, jeszcze gotykiem pisane. Legendarne piwo. O wielce bogatym smaku. To dobrze. Huta. No nie wierzę, tu nawet jest sztyropian. Nawet sztyropian się tu znajdzie. Cegła. O. Patrzcie, sztyropian. Ech. To znaczy, że w latach 90. był już
styropian. A to co to jest? O, wódeczka. Ale za wódeczką wyskoczyło coś, jakby co wódeczką nie jest, ale widzicie tutaj te piękne kolory takie. O, to jest ciężkie. Jakżeż się cieszę, że takie rzeczy tutaj zdeponowano. Super. Strasznie tutaj leci to wszystko. Obwisło mi tak, że normalnie... A to co to jest? O, też jakiś złomik fajny. Nie wiem co to jest, ale ciężkie. Ciekawe. Tu jaki ładny ślimak, popatrzcie. Ładny. Papryka szczeciński. No i co to znaczy? Pozdro uki przyjacielu. To może oznaczać tylko to właśnie. Pokaż się. No znowu taka sama. No naprawdę jestem zadowolony. O, jest jamelnium. Filety śledziowe w oleju. To jest pięknie. Ale tu coś mamy. Opa. No wiemy co mamy. Pokrywkę. Z chyba tego pojemnika z uchwytem, który już wywiozłem na przok. No to jeszcze pokrywka musi do niego dojechać. Tak, teraz jest pytanie. Gdzie jest moja kopaczka? Tu jest, ale się zakopała. To jest jakiś farfucel metalowy. Huta cię przyjmie. Huta czeka. O, patrzcie. Co to jest? Schönborn Oel. Jezu, co to jest? Nawet nie wiem. Znacie takie coś? O, patrzcie, tu jest symbol Glas Recycling. To znaczy, że to przyjechało z Zagramawanicy. No ale takie to pamiętacie, nie? Secret K Platinum. Deodorant w sztyfcie. Deodorant w sztyfcie. O, a tu proszę. Wiadereczko, a w wiadereczku wiadomo co. Amelinium. Bierzemy. Wiaderko też może weźmiemy dzisiaj. Zobaczymy. O, tu jest co? O kurde, jakie to jest ciężkie. A dlaczego to jest takie ciężkie? A bo tu jest kolor, moi kochani. Tu jest mosiąc. No, takie niespodzianki. To Artur lubi. Co mamy w wiadereczku? W wiadereczku nie mamy w zasadzie nic ciekawego. A tu mamy dalej. O. Absolwent. O, to już znamy, znamy. Tu jest... O, proszę, flamingóweczka znowu. Szczegóły promocji. O, może będzie jakaś data. Do wygrania aż 100 tysięcy nagród. Tyskie biesiady. Ale jakaś data. Jest data. Jest, moi kochani, data. A raczej była, zanim ją zmazałem. No to już nie ma. Może na następny coś się uda odczytać. Muszę przyznać, że spoko. O, patrzcie. Od kanki przykrywadełko. Fajnie. O, jak ja lubię grzebać w takich miejscach. Już wam to mówiłem 1000 razy. I powtórzę 1001. Uwielbiam grzebać w takich miejscach. Po prostu uwielbiam. A jakbym trafił taki śmietnik po niemiecki, to bym chyba dzień i noc w nim grzebał. Gdzieś musi taki u nas istnieć. W końcu też byli zaborcy. Co prawda do 1918 roku.
Ale byli. No a potem podczas wojny też byli inni zaborcy. Może kiedyś się znajdzie. O. I znowu chyba taka sama buteleczka. Tak mi się coś staje. O, patrzcie, frugo. Ale to jest to frugo z lat 90. No. Patrzcie, z tym kapslem, co robił. Klik, 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 klik. Pamiętacie to frugo? Kurde, jak to ludzi jarało, bo se może poklikać. Klik, klik. Patrzcie, nawet marker aluminiowy. Unimarker. No nie. Powiem wam, że jestem coraz bardziej zaskoczony, co tu się robi. No bo co tu się robi? W zasadzie to nie wiem, co tu się robi. Co tu się odbywa? Stare śmieci to nie są. No ale przecież do huty muszą wrócić, no bo jakżeż to inaczej? To niegodna jest. Tu coś jest. O, tu coś jest. No jest, taki fajny kotlet. To jest kotlet. Typowy kotlet. Schabowy. Tu jest butla. No patrzcie, jeszcze jedna. No fantastyczne to jest. Fantastyczne. Super. Super chruper. O, a tu jest, patrzcie, co tu jest. Tego się nikt nie spodziewał. Weszliśmy w erę petów. Wychodź. Nie wyjdzie. Era petów się zaczęła. Zaraz go wyjmiemy. Pewnie jakaś coca i cola. Albo inne Pepsi. Pepsi. O, chodź. O, jest. Nie mówiłem? Pepsi. Były w szklanych, było źle. Są w plastikowych. Podobno jest dobrze. Podobno, bo nie jest dobrze. O, tu coś jest. Tu coś jest. Chodź, 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 chodź. Chodź do padre. A, to była ta szufelka do popiołu. Ale się rozsypała troszkę. A coś tam wróci. Do huty Katowice. Ejłaś. No to był browar. To jest butelka po piwku. I tu nawet chyba to było tyskie. Tu jest te. Pewnie, że to było tyskie. O, proszę. Widzicie to? Tyskie. O. Bo ta butla chyba jeszcze jest zwrotna nawet. A tu jest jeszcze jedna. Taka ta. 1841. No jak tak będzie, to ja chyba zwariuję. Ja chyba zwariuję. Na szczęścia. O, to co jest? O, gruz. Tom gruz. To co mamy? O, mości panie dzieju. Przewód elektryczny. Urwał się, co prawda. O, i następna. I znowu w całości. Pięknie. I tu jest chyba jeszcze jedna. I znowu w całości. O, ładne wykopaliska. Wszystkie te same butle. Nie powiem, żeby mnie to nie cieszyło. Bo mnie cieszy. Bo butla jest zajebista. I jak widzieliście... O, makaron. Można z niej robić fajne rzeczy. Dlatego, że jest szeroka bardzo. I bach, i poszło. Na zawał. O, patrzcie. Tego jeszcze nie grali. Patrzcie, co tu jest. To wyjmę i znikam. Co to jest w zasadzie? Patrzcie. O, tu jest pokrętło regulacji od kaloryfera. Czyli tu jest mosiądz jeszcze. No i bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Patrzcie, dziurka powstała. Tyle gruzu. Tu jest wór urobku plus te butle. To są śmieci, bo dzisiaj wywozili, więc wezmę nowe. Szkło zostaje, niech deszcze przyjdą, opłukają. No i ile na taczkę wejdzie,
tyle zabiorę. No, to co? To pakujemy. Hasło na dzisiaj: przok. Bo jest akurat czynny. Także ucham się zdyszał. Jedziemy. Moi kochani, oczywiście też coś do domu. Wiadomo, na rozpałeczkę będzie. To co? Jedziemy. Powiem wam tak. Ostatnio oglądałem film Daria. Pozdrawiam cię, Dario, przyjacielu. Pokazał tragedię. Tam w tym lesie, co tam się robi. Tak samo Hubert plus Magnes pokazał tragedię w lesie. Ja wam powiem tak. Ja mam to szczęście, że mieszkam w takich oto rejonach. I tutaj już nikt śmieci nie wywozi. A to... Jezu, jak parowóz, przepraszam. A to, co wywiozę z tej strony wału na tą stronę, już tu nie wróci. Także to jest cudowne, że tu ludzie nie egzystują. Czasem jakiś rolnik przejedzie, coś tam skosi i to jest wszystko. A tak to tutaj króluje przyroda. Sarny, wychuchole. Jedna taka taczka na tydzień, choćby wyjechała w tą stronę, to już jest duży sukces. No i ten International, wiadomo, może jeszcze będzie sprawny. Sprawdzę, tak jak Gałgan. Pozdrawiam cię, przyjacielu. Zobaczcie, jak góry pięknie widać. Świat jest taki piękny, tylko ktoś go psuje. Ktoś go psuje, no. Ale ktoś inny próbuje go naprawiać. I powiem wam szczerze, nie ma się co zniechęcać. Żółwik dla was, papaty. Dzięki, że ze mną jesteście.